Panowie, to już jest nasz drugi odcinek na tym kanale, a my nie ustaliliśmy jednej bardzo ważnej, kluczowej wręcz rzeczy. Mianowicie, jeżeli słuchacze Justina Biebera to są Belibersi, a na przykład słuchaczki BDS-a to są BDS-iary, no, to widzowie Mad Doga to są... Mad Dogersi. Mad Dogersi. Więc witamy wszystkich Mad Dogersów. Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Dis. I Przemo. Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Dis. Przemo. I Ryba. Przemo jest jak Pokémon, on umie mówić tylko swoje imię. Przemo, co jadłeś? Przemon, to jest Przemon, poznajcie Przemona, albo jak Hodor. W każdym razie, mam nadzieję, że widzieliście nasz poprzedni odcinek, bo robiliśmy w nim bardzo fajne rzeczy. Mianowicie testowaliśmy lifehacki z Minecrafta, ale jeżeli jakimś sposobem przegapiliście go, to koniecznie kliknijcie w kartę tutaj, a jak nie chcecie przegapić żadnego kolejnego, to koniecznie kliknijcie w subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na tym kanale. A dziś robimy coś, co osobiście kocham robić, bo kocham stare gry, a będziemy dziś w nie rywalizować. Łatwo będzie z wami. Ryba, nie wygrasz tego odcinka, gwarantuję ci go. Nie, ja wygram. Ja wygram i powiem wam więcej, będę się bardzo starał i mam nadzieję, że wy też, bo dziś gramy o stawkę, a stawką jest wspaniała klawiatura GK900 od firmy Mad Dog, a oprócz tego to chwilę zajmie. Co tam, bank masz jakiś? Banku co prawda nie mam, ale bank możesz rozbić, bo oprócz tego jest jeszcze stóweczka w gotówce na symboliczne, drobne, gamingowe wydatki. Więc może zacznijmy od tego, by tą klawiaturę obejrzeć, żebyście wiedzieli, o co gramy. No, chętnie zobaczę. Klawiatura Mad Dog GK900 posiada piękną aluminiową obudowę, mechaniczne gamingowe przełączniki, 3 rodzaje do wyboru, spektakularne podświetlenie RGB, możliwość dowolnego programowania klawiszy oraz przewód w solidnym oplocie. No i tak jak wam wspominałem wcześniej, oczywiście będzie moja, bo jestem mistrzem retro gier, jestem najlepszy w retro gry, a dziś zagramy w 3 tytuły. Pamiętajcie o łapach, a my lecimy z pierwszym. Zaczynamy! A, jeszcze jedno, link do tej cudownej klawiatury macie w opisie, zajrzyjcie tam koniecznie. Żeby było sprawiedliwie, na dzisiejszy odcinek każdy z nas wybrał po jednej grze i każdy z nas ustala zasady, więc gra numer 1 to gra Przema. Jaka to gra i jakie zasady? Jest to Super Mario, to pierwsze. Dlaczego Super Mario? No bo... Miałeś jakiś powód? Bo lubię hydraulikę, a Mario to mój ulubiony hydraulik. Okej, super. Musiałem coś na szybko wymyślić. A jakie mamy zasady? Mamy takie zasady, że mamy tylko jedno, jedyne życie i kto najdalej na nim dojdzie, to wtedy wygrywa. No dobra, no tak sobie wymyśliłeś, no to zaczynaj. No i proszę bardzo, jest pan Przemo i jego ulubiony hydraulik. I jest też pan Grzyb. Dobra, okej, łatwo. I ty, czemu Ryba wyszedł z tego bloczku? Nie wiem. Ale Ryba sprawił, że urosłeś, co on ci przyniósł? Nie mam pojęcia. Nie użyłeś skrótu? Jakiego skrótu? Tam był skrót? On nie wie. On nie wie, a wiesz, że jest gdzieś jeszcze ukryty zielony grzybek? Ale i tak masz tylko jedno życie. Tu gdzieś, ale to mi się nie chce. Mam tylko jedno życie i tak zawsze przegrywam. Zaraz padniesz do dziury, bo jesteś Przemem. O nie, znaczy teraz mogę strzelać i wam nie powiem, czym się strzela. Mimo, że to mój ulubiony hydraulik, to dużo w niego czasu nie zagrałem. Musisz Przemo uważać, bo możesz umarł. Coś we mnie umarł. O, patrzcie. No dawaj, Przemo zalicza pierwszą rundę, czy on to zrobi? Liczy się, jak daleko doskoczysz w chorągiewce. To jest taki, wiesz, telemark na koniec rundy zawsze. Uwaga, uwaga, to już druga... I Przemo szedł do podziemia, teraz będzie nagrywał rapsy. Niesamowite. O. Teraz zbiera kwiatka. Albo nie. Problemy Przemona. On nie pamięta tajnych przejść, ja już widziałem... Ty, Przemo, wiesz, że ty możesz skoczyć... Nie mów! Na te cegły. No wiem, właśnie... No teraz... Teraz to jest... Kurde. Nie, nie wskoczysz. Tak. Serio? Ale ich rozgromię. Dajcie mi tylko w to zagrać. No, o jest, znalazł! Dobrze, że pamiętam, bo kiedyś Norbi już grał na którymś odcinku w Mario, tak. I ja to montowałem, więc... Tak, i też użyłem tego skrótu. Jeszcze dasz radę, wierzę. Ej, ciekawe, czy nasi widzowie znają jakieś skróty z Mario, które my ominęliśmy, albo których nie znamy. Jak znacie jakieś skróty albo sztuczki Mario, piszcie w komentarzach. Gdzie ty wlazłeś? Do 4. świata. O nie, jak przeskoczył! Czekaj, z 2. do 4. przeskoczył, tak? Tak. Ale wiesz co, tutaj jest ciężej. W tej drodze na skróty. Znaczy w sensie, no w sumie liczy i tak, do którego świata najdalej dojdzie. Jeżyki cię gonią. Panie chmurko. Karny jeżyk. Karny jeżyk, uciekam. Przemo, czy już wiesz, dokąd nocą tuptajesz? Na pewno. To jak ja mam tam wskok? O! O! Kłopoty Przemona, widzowie. No i co teraz Przemo zrobi? Ja pluję żarem. Plejmujesz. No nie! Jo! Przemo się skurczył! O! Dobra, doszedł między to a to, no musimy dobra, pamiętać. Czwarty świat, początek. Uwiecznijmy to zdjęciem. I takie właśnie zdjęcie mamy z powtóreczki. Tutaj skończył Przemo. Teraz moja kolej. Sterowanie jest bardzo proste, a z taką klawiaturą jest jeszcze prostsze. Patrzcie widzowie, patrzcie jak ich niszczę. Ja tutaj jedną rączką mogę sobie tak grać, tak o. Znaczy, no bo to jest w sumie gra, gdzie gra się... Ej, no przestań mi, co mi klawiaturę trącasz? Dobrze, że obudowa jest za melinium, bo byś mi jeszcze wgniótł. Czekaj, czy to było... Tu czy tam ta rura to była? To nie była ta. Zapomniałem, bo się zagadałem. Ej, to nie były te rury. A może to było dalej? Nie, to nie była ta pierwsza. Gdzieś była rura, do której dało się, no właśnie, zejść. A zielony grzybek był kawałek dalej. A tu są tylko punkty. Właśnie. Ale ja chyba wyjdę kawałek dalej, nie? Nie wyjdę w tym samym miejscu. Nie mam pojęcia. No ale w tym samym świecie, więc to nie ma znaczenia. No ale ominę kilka przeszkód. Widzisz, wyszedłem na końcu mapy. Strata czasu. Nieprawda. Ominąłem dużo przeszkód, wyszedłem na końcu mapy i jeszcze patrzcie, jaki robię telemark z chorągiewą. O właśnie, nie masz kwiatka. No to akurat prawda. Tyle samo punktów. Ale wyżej byłem. No ale ile tam wyżej? Ile tam centymetr? Piksel. Ej, rzucę wam ciekawostkę o Mario, którą rzucałem już pewnie kilkukrotnie na naszym głównym kanale. Ciekawostka jest taka, że Mario ma wąsa, dlatego że w pierwotnej wersji zabrakło miejsca na to, żeby zrobić mu buzię i kwiatka i tak znalazłem. Więc dlatego Mario skończył z wąsem. Taka jego historia. Dobra, teraz potrzebuję drugiej ręki. Czekajcie, shiftem? A, shiftem. Shiftem się pluje żarem. Bum, 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 bum. No co robię? No rozbijam tutaj cegiełki, wchodzę tutaj i nie robię tutaj skrótu, bo skrót jest dalej, zapomniałem prawie. Ale wiecie, że tu jest jeszcze gdzieś super gwiazdka ukryta? A, nie wiedziałem. Jest chyba w tych drugich bloczkach. I co? Wskoczysz? No, patrzcie jak kopiuję. O nie! Okienko mi wyskoczyło! Wow, ale miałem farta, bo mi okienko wyskoczyło. I prawie bym się przez to skuł. A to pech był. To jest takie okienko z klawiszami trwałymi w Windowsie. A to feller. Krzyknął Serę. Nie, i znowu mi to wyskoczyło! Ale pech. Czyżbyś uwarł? Nie, niestety nie. No, to jest... O Jezu, niech to okienko się więcej nie pokazuje. No i proszę bardzo. Który świat wybrać? Aha, no tak, gramy na światy, więc czwarty. Ja bym trzeci wybrał. Wybrałeś czwarty wcześniej, nie oszukuj. O nie, i teraz jest pan z żółwiami, który to mnie goni. Myślisz, że to Przemo lata na chmurce? No. Dobra, Przemo doszedł gdzieś tu. I Przemo nie wie, że można zrobić tak albo tak i już jestem dalej od Przema. Okay. O nie, było blisko. Ej, czemu to cię nie tyknęło? Właśnie, bo ja jestem nietykalny. Jakieś oszustwa chyba tutaj. Cheaty do Mario. Mam kody do Mario. O, prawie byłem dostał. Chłopie, patrz. Mario. Patrz, świat numer... O nie! No, co jest? Kurczę, tak blisko. I 800 punktów za chorągiewę. To byłby jeszcze czwarty. No i już lepszy od Przemona. Ale wiesz... Kacki, wstaw mi tutaj takie radosne, bansujące żabki, dziękuję. Wiesz, jaki ja jestem dobry w gry. Wiem, najlepszy. Ja bym już się poddał. Powiedzcie mu, że jest giga słabiakiem w Mario. Ale tu nie dojdzie. Ja tu nie dojdę, stary, nie ma opcji. Nie ma szans. Po co zbierasz każdy? O nie, właśnie popełniłem... Tak! Zostałem zbejtowany! To była moja gamingowa chciwość. Ej, Przemo, co ty zrobiłeś? Szybka powtórka, zdjęcie. Doszedłem do właśnie to miejsce, a teraz kolej ryby. Rybka, czy utożsamiasz się z tymi grzybami? Nie. Czemu? Co ty robisz? Ja. Czemu nie zebrałeś grzybów? Ja, mi są niepotrzebne. Czemu nie idziesz? Mi są niepotrzebne, pas stary na to. Cyk. Co za szybcior. Cyk. To on jest prędkością. Biegniemy, widzowie. Nie ma czasu tutaj na jakieś pierdoły. Ale bym się śmiał, jakby ten mały Mario miał. A co tu jest? Nic. Dwa pieniążki. Zawsze to dwa pieniążki. No i dajesz rybcie. Daję, Przemo, daję. Dawaj, pobij nas we fladze. Muszę sprawdzić, co tu jest. Nic. Pobić was we fladze? Dobra. No. Patrzcie, jak jestem prędki. Co? Łatwiej od 2000. Co ty ma chore skillsy? Łatwo, ja nic nie muszę zbierać, żeby was obrać. O, ale nie wskoczyłem tutaj, a czemuż to nie wskoczyłem? No. Kurde, teraz mi zaspawuje tymi jeżami, przydałby się jednak ten kwiatek. Dobra, spokojnie. Wow. Nie, no już mnie pobił. Ale mnie wciąż nie, Przemo. mu trącił klawiaturę. Co, musicie cheatować, tak? Bo jestem teraz zbyt potężny. Oj, zaraz Jerzyk ci potężnie wiedzie kolcami. No, Jerzyk mi może skoczyć hopy na flagę. Wow, i on na flagę skoczył! Są za flagowy cross! Ale nie robię dalej niż ja tutaj, nie ma szans. A zdradzić wam tajemnicę? No. Ja w życiu nie grałem w Mario. Dobra, ty byłeś tu, tak? Nie, dalej byłem. Dobra, to idę dalej. No nie, no dobra, no i wygrał. Per. Honorowy bieg ryby, zobaczymy gdzie dobiegnie. No dobra, no już wygrałeś, jesteś najlepszy, tak wiemy, znaczy miałeś farta. Łatwo. O, teraz to, dobra. Nie podpuszczam cię, ale nie zejdziesz tym tajnym przejściem do dołu. Zejdę tym tajnym przejściem. O, zszedł. No dobra, więc pierwszą... 1-0, 1-0. On ma punkt. No cóż widzowie, musimy się z tym pogodzić i iść dalej przed siebie. Dalej prosto do tytułu, który wybrałem ja. Tytuł mojego wyboru to jedna z moich ulubionych gier dzieciństwa. Mianowicie Revolt, czyli gra w samochodziki, ale nie takie samochodziki jak takie zwykłe wyścigówki, jakaś Formuła 1, coś ten, nie. To są takie samochodziki jak samochodziki RC, takie na pilota, rozumiecie? I zasady są proste. Zasady są proste? No. Zasady są takie, że mamy jedno okrążenie, kto wykręci najlepszy czas, ten wygrywa. Dobra. Więc ja wam zademonstruję, jak się wykręca najlepszy czas. Chętnie to zobaczę. Może arcade? Arcade, bo jesteśmy na oldschoolowych grach. Dokładnie. Nazwa to jest Norbi. Ryba GigaChat, tam powinieneś napisać. Wow, i możemy sobie samochodziki wybrać. Rozumiem. Którego ja chcę? O Jezu, ten jest paskudny. Czy to jest multiplaw? Nie, nie chcę multiplaw, to jest wolne. Co mi chciał wybrać? O, to wygląda jak Mustang. To wygląda jak Mustang, więc właśnie tego chcę. Na pewno. No ja nie wiem z której strony to wygląda jak Mustang. Bo też jest 2-3. Na pewno będzie rzucać tym hopy jak w pralce, nie powiem czym. To jest leciutkie. Jakby był ciężki, to pewnie nim nie rzucało. Patrz gościu, pamiętam tą mapę, uwielbiam to. Wow, ale ruszyłem. No, a czym ojej, z czałkami? Niesamowicie ci idzie. Dobrze. Ale nim rzuca, no nie da się tym jechać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobry wybór. Oj, tu są przeszkody. Ej, ta gra jest tak dobra, powiem wam tak, ta gra się w ogóle nie zestarzała. Jest przepiękna, fizyka jest cudowna. Wow! Prawie zebrałeś. Było blisko. Plama oleju nawet była. Kurde, jaka ta gra jest. O nie! Świetna. A jest genialna, serio. Wspomnień, ty masz. O, rakietki mam. Bum, bum, bum. Czym się strzela? Tak. Tak? Tak. I altem flipujesz samochód, jak się zrobi coś takiego. Altem, dobrze. Altem. Okay. Znaczy tak sobie ustawiliśmy. Nigdy w to nie grałem. Co ty masz za broń? Wow. O nie, to była trapowa kula tak zwana. Ale ja bym po tym jechał. Wow, o nie! Wow. Widziałeś jakiemu minąłem? Tak. I wpadłeś w poślizg przy okazji. Już minuta. Oj, ale ta gra jest dobra. Ja będę poniżej minuty. Tunel! A, jasne. Już to widzę. Patrz, wyprzedziłem jednego. Teraz multiple wyprzedzę. Czyli 10 chciałem powiedzieć. O nie. Jest multiple wyprzedzony. Minuta 12. Minuta 12, 391 setnych. No to teraz rybka. Teraz ja? O kurczę. Oddaję ci piękną klawiaturę RGB. To już widzieliśmy, że jest słabe, więc wezmę to. Było dobre, tylko trochę się ślizgało. To wygląda lepiej, bo jest trochę cięższe, nie? Jest czerwone, jest szybsze. Nie, wolniejsze tam było. Jest różowe, jakie czerwone. A dobra, dlatego jest wolniejsze. Nieważne. O, tym tak nie rzuca. Chyba. Chyba. Jezu, tak jest dobra! I my powinniśmy zrobić odcinek tylko z tej gry kiedyś. Jakieś wielkie wyścigi w 10 osób na przykład. Ale to by było... Może z widzami kiedyś zrobimy wyścig w tą grę? Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Wow, ej, masz jakieś... O nie, spowolnił mnie. On cię sparaliżował. No, zatrzymał mnie. O, a ty strzeliłeś w oponę dużego samochodu. No, opona jest izolowana i strzeliłeś w nią prądem. Pomyślałeś, że może nie wyjść? Multipla cię bierze, o nie! Dobrze jadę. Ty, będę szybszy. No nie. Ty, a nie zrobisz, założysz, że nie zrobisz 180. No nie zrobię 180, masz rację. On zrobił, zawsze. Czy ja wiem? Tak! No tak, nie! Tak. O sekundę! Patrz, to jest praktycznie 1:10.97. No sekundę! Półtorej sekundy chłop był szybciej. Półtorej sekundy ode mnie. Świat jest niesprawiedliwy. Przemo, wyjaśnij go. Bo jak on wygra teraz, może wygrać całość. Chciałeś powiedzieć, Przemo, przegraj. Przemo, wygraj. Tak. A patrzcie, ja tutaj i... Ty, Przemo, patrz jak jedziesz. O, Mustanga biegał. Wydocha. O, ja mam AC. Patrz, chłopcie z litości próbuje popchnąć. Oj. Ale wolno jedziesz. Jakie wolno? Ale wolno. No patrz jak go wyprzedziłem. Ale wolno jedziesz. Ale Przemo jesteś szybciorem. No nie, Ale wolno. O, wszystkich wyprzycił. Wow! Wolno jedziesz. Nie no, ty, on drugi jest. 33 sekundy. Nieźle ci idzie, Przemon. No, bo on wszystkie krawężniki ścina, to jest jego trik. Chyba wygrasz, Przemon, wiesz? O nie! Dobra, już jednak nie. Nie. Nie no, patrz, już zaraz będziesz na mecie. Wow. No może kurczę. Jednak nie zaraz. Cicho. Ale teraz już będzie. O! No! No nie! O, nie! Alt! No nie! Tak! Nie! Przemale, pomyśl nad tym w ten sposób. Co prawda przegrałeś, ale przegrałeś również ze mną i to jedną sekundę. Bo jestem zły w pocieszaniu, co? Jakbyś stary nie zrobił jakiegoś pikała, to już był minuta 5 na mecie. I bym wygrał. Ostatnia gra, czyli gra ryby. Dobra, teraz gierka, którą ja wybrałem i będzie to Icy Tower, widzowie. Bo ty jesteś luzak, a to jest taka gra dla luzaków, jestem tak? Luzak. A tu jest ten pan, który ruszek, bo jest luzak. To co? Może Przemo pierwszy chcesz, co? Nie. Ty, twoja gra. No pokaż jakiś ciebie luzak. Ale na mnie jest presja teraz. Jezu, przypomniało mi się, jak to nagrywaliśmy. Oczywiście zasady są takie, że mamy jedno życie. Co? Jedno? A więcej? Nie, jedno. Mamy jedno. I kto wyżej? Właśnie przekroczyłeś 30 piętro w tym momencie. Dobra. Wow. Kto wyżej? Nie na 50. Kto wyżej, tak? Tak. Dobra. Kto wyżej? Prosta sprawa. O, no może ja będę wyżej. No. Ojej, kłopoty Najmana żartuję. 70. Dobrze. O nie, hurry up! Muszę się hurry upować. Dobra, dajesz. Dobra, będzie stuba? Dobra, do 100. I się zmienia, nie? Tak, jest drewno. Nie, lód, później jest drewno chyba. A kiedyś do diamentowych takich, tak wysoko jakoś doszedłem, na telefonie jeszcze. Tak? No. No to nie wiem. Patrzcie na to! Już! Jest! Myślę, że mógłbym zeskoczyć już teraz i nie ma szans, że będziecie tak wysoko. Ja ci pokażę te diamenty, Przemo, jeszcze raz, wiesz jak będę grał? Dobra, okej. No. A może już jeszcze? Miałem różne skiny. No wiesz dlaczego mu tak dobrze idzie? Ma dobrą klawiaturę, chłop. Nie wiem. No wiadomo, że tak. Pamiętam jak ostatnio graliśmy, to mieliśmy taką, co się klawisze zacinały. O i tak, pamiętam. Ej serio, przypomnijmy sobie ten odcinek, przykładowa wywałka. Nie, jest trudno. Ja, 199. Kozak. Kozak ta spacja, nie? Mogę sobie zmienić klawisze? Nie. No bo wtedy naprawdę mieliśmy coś grubo, nie tak z klawiaturą, ale dzisiaj jest perfekcyjnie. Nawet Przemo dojdzie do drewna, zobaczycie. No, dobry początek. O tak, dobra. Musisz się odbijać twarzą od ściany. Dobra, ruszyła Przemo, ruszyła. Być rozpędzony. Przemo! Dobra, tak, co ja się odbijam. Dobra, 10, jest 10. Jest, Przemo! Lecisz! Już jesteś blisko. Dobra, tak do 50 może dojdę. 2 godziny później. Jest 60, nice. No, widzisz. Przeskoczył Przemo. Brawo! Ja każdą 60 przeskakuję. Nawet i 70. Nice. A może do setki nawet dojdę? Ej, zdobluję swój gol. Będziesz tak skakał do 230 przyma. Co najmniej. 2 godziny później. Ej, co ty tak? Dobra, ale setka jest. Ja jestem ukontentowany. Proszę cię, do mnie, to ci dalej. Ale ja nigdy nie aspirowałem, żeby być taki dobry jak ty. No, dobrze, chociaż to przyznajesz. Bo ty tu za pół studia wysadzisz tym balem. Ale ta klawiatura jest wytrzymała. Jest wytrzymała, ale myślę, że słuchawki naszych widzów mogą nie być tak wytrzymałe. Widzowie mnie kochają i im to na pewno nie przeszkadza. Widzowie, powiedzcie, że nie klikam za głośno. Zaraz spadnie. Ja robię po prostu ekstremalny test. Jak zobaczycie tą samą klawiaturę na 3 odcinkach później u mnie kiedykolwiek, to znaczy, że jest naprawdę dobra. No ale ja coś czuję, że ryba weźmie. No. Nie weźmie, nic mu nie damy. Wszystko wezmę zaraz. Nic mu nie damy. Bo już mnie... Nie, jeszcze mnie nie pokonał. Nie, już się pokonał. Nie. A ile miałeś? 100. A mi się 110. No dobra, już mnie pokonał. Nie, miałeś 104. Bo to się zlicza, no. Te wszystkie małe się zlicza. Teraz robię przemońskie skoki. Przepraszam, no ale ja tak muszę, bo ja wtedy wyżej skaczę. Dobra, niebezpiecznie się robi, widzowie. Będą 200, trzymajcie kciuki. To na 3-4, ty z jednej, ja z drugiej. Nie, bo wtedy się nie. Ryba, jest niebezpiecznie. Nie, no 240 to stary. Nie! 3-0. Totalna dominacja genetyczna ryby, widzowie. No dobrze, ryba. Niech będzie. Proszę, masz klawiaturę, która genetycznie dominuje nad innymi. Masz 100 złotych. Trzymaj, idź już. Idź, idź. Ale... Stary, klawiatura? Nie, wszystko jest git, wszystko jest git. Tak, to jest twoja... Tak, jest totalnie w pudełku. Zaufaj nam, wcale nie zostawiamy tej super klawiatury, żeby móc na niej grać w kolejnych odcinkach. Oto twoja nagroda. A wy, moi drodzy, możecie taką klawiaturę sobie sprawić. Linka macie w opisie, możecie sobie o niej więcej poczytać i możecie również zostawić sobie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, po to by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami na kanale Mad Dog Gaming, na których oczywiście również my się pojawimy. Jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie nam, jaka jest wasza ulubiona stara gra. To może właśnie w nią zagramy w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Pa, pa. Dobra, wkładajcie ją do pudełka. Nie!